Siemano, z tej strony Jacelinio i zapraszam was nietypowo z skoczni, a nie z menu kariery. Witam was w karierze Piotrka Żyły. Nie wiem dlaczego, jak chciałem nagrywać tak jak zawsze, to mi wyskakiwał ciągle error, wywalało mi grę do pulpitu. Nie wiem dlaczego, dlatego zacząłem tak. Czy się skończy sezon? Nie. Zaczynamy w Salt Lake City. Ta gra bywa irytująca, jeśli chodzi o błędy, ale pierwszy raz tak miałem od dłuższego czasu. Jak grałem w to za młodego Bachora, to dużo tych błędów było na tych starych kompach. Ale dobra, zaczynamy. Nie lubię tej skoczni. Oj. Tak, ładny, bezproblemowy początek. Chujowo, szczerze powiedziawszy. Wybicie było naprawdę dobre. No ale zgodzisz się chyba, że wciąż powinien popracować nad... Mamy pierwsze miejsce. Nie ma tak źle. I ogólnie 15 miejsce. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Nawoskowałem narty, nic nie kupiłem. Oszczędzę na ten kombinezon, co pewnie pamiętacie. Wyglądało na to, jakby miał kłopoty ze zbyt silnym wiatrem. Wybicie. Tak, też zauważyłem. Wyraźnie się zachwiał. No to nie nie zakwalifikowaliśmy się. Do pierwszej trzydziestki. Chujnie. No, jesteśmy na miejscu 45. Pierwszy raz się tak zdarzyło mi, od dłuższego czasu. Na dziś to już wszystko. Pierwsze zero w ogóle. Dobra, Trondheim. Mamy nadzieję, że będziecie państwo wraz z nami obserwowali dzisiejszy konkurs Pucharu Świata w norweskim Trondheim. Mi się ta skocznia bardzo podoba. Fajnie to wygląda. Jebać grafikę, grywalność się liczy. Miejmy nadzieję, że te deszczowe chmury niebawem się rozproszą. Dobra. Lecim na Szczecin. Ten skok był niezły, nie sądzisz? Tak, wspaniały skok. Widać doskonałą technikę zawodnika. Wybicie było naprawdę lądowanie. No ale zgodzisz się chyba, że wciąż powinien popracować nad... Pierwsze miejsce, 1/10. Ma dobrą punkta dla skoczka budowę, ale niezależnie od tego... I 20 miejsce. Musimy kasę zarobić. Harakiri wygrywa. Dziś po prostu stanowi on klasę samą w sobie. Dokładnie. Dokładnie. Znakomity skok. Dokładnie, a jeżeli popracuje nad techniką, w następnym sezonie będzie skakał z najlepszymi. Ach, zjebałem trochę w locie. Miałem najlepsze wybicie z progu, jakie się da. I pierwsze miejsce. I 15 miejsce. Dawaj, Piotrek. Znów pruje powietrze, jak super wybicie. A mam nadzieję, że nie przytną mu skrzydeł. To lądowanie było zaledwie poprawne. No, nie wszyscy urodzili się zwycięzcą. Przez lata był na ustach wszystkich i ta sława... 17 miejsce, to już ale niestety wszystko. Hajs się musi zgadzać. I ile nam brakuje do kombinezonu? 1000, niecały 1000, czyli 1000. Witamy z miejsca ostatnich Mistrzostw Świata, gdzie Adam Małysz zdobył tytuł Mistrza Świata. Fiński Lahti wita państwa. Lahti, fajnie to wygląda. Kiedyś Lahti było bardzo dobre dla Polaków, jak mały skakał. Teraz to już historia. Tak, ładny, bezproblemowy początek. I zajmujemy ładnie 7 miejsce, nie ma tak źle. Ale jeszcze nas wyprzedzą i jesteśmy ledwo w 30. Dobra, lecimy. Musimy poprawić ten skok. Ten ostatni trening najwyraźniej mu pomógł. Poprawne odbicie z progu. O, telemark, ja dole, nie spodziewałem się tego. I pierwsze miejsce póki co, więc awansujemy do góry. Na 15 miejsce, dobrze. Dobra. Teraz się skupić. Odbił się wszystkimi siłami. Doskonale, wspaniała technika. Widać mistrzowską rękę. I telemark. Ledwo co, ale się udało. I pierwsze miejsce zajmujemy. Mamy przewagę punktową. Awansujemy do góry. Nie, nie awansujemy.
Drugi skok spieprzyliśmy. Na dziś to już wszystko. I kupujemy kombinezon. Kupujemy ten. Mamy 5200. Starczy nam? Nie. No to Lahti jeszcze raz. Wbijamy. Witamy z miejsca ostatnich Mistrzostw Świata, gdzie Adam Małysz zdobył tytuł Mistrza Świata. Fiński Lahti wita Państwa. Skoki narciarskie stają się coraz popularniejsze. Dokładnie. A najlepiej to widać po rosnącej liczbie fanów tego sportu, jak choćby dziś. Fajne kombinezy mamy. Znalazł doskonały punkt do wyjścia z progu. Zaniesie go to daleko. Może byś otworzył. Kombinezon dużo daje, zauważyłem. Jeśli chodzi o pozycję w locie. Aż tak nie trzęsie. I na pewno będziemy latać na większe odległości. To mamy jak w banku. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na wyjście z progu. Zrobił na mnie duże wrażenie. Nie umiem zrobić telemarku. A szkoda. A Honan jak skoczył. Za każdym razem, gdy zbliża się czas zawodu. I 12 miejsce, ludzie. Koniec świata. Teraz trzeba to utrzymać. Widzicie, kombinezon już daje efekty. Ten skok był niezły, nie sądzisz? Tak, wspaniały skok. Widać doskonałą technikę zawodnika. Ach, teraz zjebałem. Ledwo co wylądowałem. Matko Boska, co ja zrobiłem? 18. Na dziś to już wszystko. Zapraszamy na następne zawody w skokach narciarskich. Ale trening. Technika wzrosła o 3, kondycja o 1, technika lądowania o 3, waga, nic nie spadła i motywacja wzrosła, jest dobrze. Tutaj mamy za mało siły w skoku i to nam tu u nas kuleje. Dobra, Falun, już nie skaczą na tej skoczni. Pozdrawiamy z Falun, które dziś staje się najważniejszym miastem dla miłośników skoków narciarskich. Na tej skoczni już nie pamiętam, żeby skakali kiedyś. Teraz na pewno już nie ma tego w... To jest jakaś olimpijska chyba. Chociaż we Szwecji? Nie wiem, czy była w ogóle olimpiada zimowa. Nie tak dawno. Zaczął perfekcyjnie. Wygląda to bardzo dobrze. I jeszcze lądowanie. Znakomite, nie sądzisz? Owszem, ale chyba słabo. Jeszcze nie pokazał wszystkiego, co... No, nie pokazał. 22 miejsce. Nie jestem zadowolony. Chcę być w pierwszej dziesiątce kiedyś. Będę na pewno, ale nie teraz. Wspaniały start. Rzeczywiście może być z tego dumny. I lądowanie w chuj. Miejmy nadzieję. Jeszcze gorszy skok niż w pierwszej serii. Nie wiem, czy będę w ogóle w 30. Kurwa, nie. Żenada. Zjebaliśmy koniec sezonu. Trudno. Mamy końcowy wynik. 21 miejsce. Czy chcę rozpocząć nowy sezon? No jak kurwa myślisz? Jeszcze raz, Puchar Świata, łatwy damy. I póki co na tym o, możemy wytrenować gościa. O je, siła wyskoku 2. Kondycja i motywacja, dobra. Siła wyskoku to mi na tym najbardziej zależy. I na tym miejscu wam podziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano.